Witam w nowym filmie. Tu na tej budowie prace poszły trochę do przodu i mamy już wszystkie belki tutaj na tej części gotowe i znowu zabieramy się za deskowanie stropu. Znowu mam taki rysunek przygotowany, z tym, że tutaj na tej budowie mamy już płyta, która będzie nam przychodzić. Nie będziemy jej dawać niżej, tylko płyta będzie nachodzić na obitkę na całej, no na całej budowie, nie? I tutaj jest ta belka jeszcze taka dosyć potężna, szeroka na 55 cm. No i tutaj wykonaliśmy sobie inny system. Nie dajemy, no już tak nie będziemy dawać, więcej miejsca jest. W tamtych filmach było tak, że tutaj dawaliśmy stemple na szerokości 25. Tutaj zastosowaliśmy przekrój 10 na 10 na dwóch dokach. I tak już będziemy wszystko wykonywać dużo szybciej i lepiej poziom łapnąć. No lepiej się to sprawdza. Także tak, że będziemy wykonywać te belki wszystkie. No i co? Te w środku, no to jeszcze mamy deficyt materiału, musimy jechać na inną budowę. Tam już coś popuszczać, przede wszystkim korony. Koron nam brakuje, a nie chcę z tych belek brać ich. No i stamtąd, tam już są niepotrzebne. To będziemy robić tak, że jak jest, dajmy na to stempel z koroną, no to obok będziemy dawać bez i tamtego rabować. Dobra, to tu musimy mieć trzy pasy i czwarty wychodzi tak pojedynczy. I musimy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć koron na jeden pas. W sumie będzie 15, 16, 17 koron. Nie? No i tutaj też robimy w ten sposób, że idą pasy tak, te podpierające w tym kierunku i płyty będą ścielone w tym kierunku i już na obitkę, nie równo z nią. Ponieważ tam, na tamtej budowie było tak, że nam ten szalunek po prostu cały gonił, nie usztywniało się. A tutaj jak my jeszcze tutaj chwycimy 50 po obwodzie, czyli te wszystkie po obwodzie co są, chwycimy tutaj 50, będzie to sztywniejsze. Dobra, zaczynamy deskowanie. Zacznijmy sobie od garażu. Zacznijmy sobie od garażu. Właśnie wróciliśmy z materiałem. Wywieźliśmy deskowania. Na pewno nam wystarczy na garaż. Także możemy tu zaczynać. I tak samo rysunek jest gotowy i trzy pasy będą. Trzy pasy i raz, dwa, trzy, cztery dogi. I potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 15 koron, 15 trójnogów i 15 stempli. 15 koron tu potrzebujemy i 15 trójnogów. Thank you.
No i tutaj jest zmiana, że te prowadzące, one idą tak jakby 20 cm niżej, nie? 20 cm wyżej od obitki, bo płyta mi przyjdzie na deskę, a nie na równo, czyli mniej zabawy, ale szkoda nam trochę płyt, bo je trzeba wtedy w takim wypadku klepać gwoździami. Tamtym sposobem to tak naprawdę rozszalunek trwa moment. Trwa moment, bo płyty nie są bite w ogóle. A w tym jednak trzeba montować. 15. Przydałem ci tu ramowę. Nie no, 15 sztuk musimy mieć. 15, ale wszędzie ile? 5. 5? Tak. Czyli 40 muszę mieć niżej. 40 niżej. 40 niżej muszę mieć stempla. Czyli tak naprawdę 40 niżej. Bo dwa doki. 40 niżej to na około tej fugi. I od tego chudego a 48 2 30 48 dziurę na dół. Dziurę na dół. Korona jeszcze przyjdzie. Dobra. Dwa. 48, no to takie 4 na dół. To wszystko będziemy odstawiać jeszcze. Najgorzej zacząć. Potem już poleci. Tutaj też 2,48. 2,48. Wydzielę na pewno. To jest reszta. Jest. To mamy. Teraz jeszcze pytanie. Nie one tu zachodzą na siebie. One tu zachodzą dosyć sporo i ten jest przewidziany, nawet nie muszę być do samego końca, czyli tak jak nie może być.
mamy zakład ziometru na nim. Sporzy. Czyli to koło musi iść tamtą stronę. Zakład, czyli dajemy następne tutaj. Coś takiego. I on musi duży, będzie miał duży zakład, czyli trochę to mnie, wiesz? Dobra, na razie. 4, 5, 6, 7. Długo się będzie. Piątą. Trzydzieści 8 tam było. A, prawie. O, korona. Też nie musi dochodzić w tym sposobie do samego końca, bo jak przyjdzie mi płyta 2 metry, nie? No to tu ospiera mi się na deskę, czyli dopiero tak naprawdę powinno być pół metra, czyli gdzieś tak z 30 od początku można dopiero dać stempel. Trójnogi potrzebujemy, te można wybić. Nie, bo tutaj jak zrobimy sobie pomieszczenie, to je od razu będziemy przekładać dalej, nie? No, jeśli się szpilkami A. To mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drugi rząd dajemy ten sam jak ten pierwszy, nie? Mniej więcej na... Tak. To jest. 148. Dobrze. Ten zostaje. Ten przechodzi. Przed
naprawdę. Muszę mieć go do samego końca, nie? Może iść śmiało. Jeszcze tam jeden, on musi iść, ten musi iść tu, ten musi iść tu i ten musi iść tutaj. Dobra. Dobra, pierwsze jest i tak robimy trzy na 48, no. O, 60, no to dziura na dół. Dziura na dół. Można by było laser wyciągnąć. Ale co tam? Tu nie ma. Pięć. To mamy. Będziemy mieli jeszcze pięć? No tu są cztery. Jeszcze jednego idę zajmę. Ok. Mniej więcej jest, to się wszystko poustawia. W takich miejscach też jak jest, widać, że coś jest nie tak. One muszą się skrywać, tak jakby pokrywać dołem, wtedy jest, wtedy powinno być ok. Dobra. Ten tu nie jest do góry. Okej. Będzie? Jednego braknie. Braknie? No to ja też to taki. Aha. No to nic, to jeden
Zrobimy sobie ten początkowy. To, czy środkowy, czy znaczy środkowych nie ruszamy, bo one są, wiesz, te początkowe trzeba będzie zawiertać i tyle, nie? Chycić go będziemy mieli, nie? No tak, bo oni mają 6, no to się zgadza, bo mamy 20 trójnogów, nie? No to tamten żony zostaje, tak? No, tak jak stoi. To już zawiertam. Jedną sztukę, nie? Cztery tu są. To będzie wymienne. Tego się musimy pozbyć, bo nam to będzie tu walić. No. Tu jest. Jest. No i pytacie też o wykonanie rysunków takiego deskowania. Mówię, że śmiało mogę coś porysować. Tylko potrzebny oczywiście rzut konstrukcji stropu. Rozstawienie belek. Wymiary. Niech chociaż jeden przekrój przez budynek. Wiedział co i jak. Śmiało rysować. Co jest? Złoty strzał. Teraz w dolinie mniej więcej. Jakie tu mamy ten? 40 od ściany i 142,5 mniej więcej na środku budynku. Tamto jeszcze. Tu. 180 jeszcze. No. Dobra. I 182,5. Będzie, tylko ten ostatni jeszcze jest machnięty na bank. No, to sporo. Dobra. I też wiesz. Tu się majtłem. Muszę tego końcowego cofnąć, przełożyć, zamienić je miejscami.
bo od o jednego żem przesadził. Dobra. O, mamy, no i jeszcze jedno. Znaczy na dobrą sprawę my możemy już coś powrzucać do góry i się pozbyć tego, nie? Na te dwa. Nie, normalnie. Tak. Po dwa możemy tu śmiało klepać. Aha. Musisz wziąć sprzęt, proszę pana. No nie ma tej funkcji jak tamten, no ale... Czekaj, 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 czekaj. No tak jest pół metra od początku. No. Dobra. Płyty też nam będą chyba wadzić. Dobra, na razie zostawmy. Tam już się chyba zmieści, nie? Przełóżmy sobie go. No to zaś naładujemy do góry, bez rozstawu to się będziemy potem męczyć, nie? Te rusztowana w ogóle mogą stąd iść. No, tu musimy sobie przełożyć i tak, trudno. Dobra. Trójnok. A no i na tej budowie omówimy sobie płyty. Jednokierunkowo zbrojone, dwukierunkowo zbrojone. Takie podstawowe zasady zbrojenia. I jak się zbroi. Belki też są fajne, czterocięte, są dwucięte. Te ciekawe rzeczy też robią. Nie jest tak, nie.
mąki 3 jeszcze. O, dobra. Mniej więcej do tej fugi. Proszę? Mniej więcej do tej fugi. Tak. Dobra. A bednarka tutaj jest trochę niebezpieczna. Na tych 5. 5 do góry dziur. Na tych, bo to są te wyższe. Tu masz 34. Na 5 masz wykrojone. Aha, no to dobrze, dobrze. 2,48 mniej więcej jest do. No. Dobra. Wkładamy po kolei. No mam i tego. Ja ci tu go naciągnę, wyjdź sobie. Kurwa. No, no. Dobra. Ile to? Nie, nie do końca, wiesz? Ile? Dobra. Następny. Trzymam, trzymam. Cześć, cofnę. No to ten jest jeszcze. Dobra. Nie, bo miałem na samym gwincie. Czekaj, 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 czekaj. O. Dobra. Masz tam to dobra. Nie widzę, przez co skończy. Dobra. Dobra. To mamy. A, jeszcze dzięki temu, że bijemy płyty nad, możemy tak szalować belki, nie? Bo nam nie dochodzi doka do samego końca. My tu możemy jechać już strop do końca. Tylko trzeba by było coś porysować, żebyśmy się znowu nie zajechali. Tu by nam się na dobrą sprawę przydała też drabina ta rozkładana. Żebyśmy to mogli już mniej więcej trochę poustawiać.
50. I 2 metry. I tu będzie łączenie, to już muszą być 3. Dobra, to daj mi tu teraz, ja go będę wrzucał ręcznie tu, wiesz? I ten stempel na pewno do góry pójdzie. Czekaj, ja sobie wyjdę wyżej, tylko się ustawię. Najlepiej jakbym był w jednym polu jakimś. Za dużo, Tomek. Nie, tak będzie. Niżej? No niżej pójdzie, ale to będę wiedział, jak mi dasz tego. Dasz mi dokę i ustawimy to do poziomu mniej więcej. Łobym, kurwa. A, to chłopcem. 4. Pierniki na dół. Na dół? Na dół, na dół. Takie no z 7 centów, 6-7. No, dobra. Dobra. No, do góry jeszcze z 1,5. Pryt, dobra. I teraz tak, ten mamy, tamten na dół. No i tu mamy obitkę, mamy w poziomie i teraz z tymi dokami się licujemy z obitką. A potem przychodzi płyta na górę 2 cm, już mamy jak po robocie. Do góry trochę. Centymetr. Jest. Dobra. I teraz ten na dół. Na dół. I jeszcze troszkę. Dobra, trochę do góry, troszeczkę. Jeszcze trochę, dobra. I łatkę bym potrzebował. Łatkę? Na kominie stoi. I teraz jeszcze ten początek. Tutaj trochę na dół. Do góry. Dobra. Tamten początek też na dół. Dużo? Troszeczkę. To są już opie apteka. Pryt. No jest, dobra. Mamy gicior. Następny dajemy. Teraz indzie tu. Ja się muszę przestawić. Dobra. I tam początek, proszę pana. Na dół? Aha. Dobra. I teraz jeszcze. Tu jest ok. Tu. I tu oko jest, no. Też jak damy. Też inaczej się to będzie zachowywać, jak damy obciążenie na to. Bo one też tu na razie klawiszują trochę. Ale. Co? A. To od razu Tomek, jeszcze przejdź na tamte i je na dół też, dawaj. Tak, to nie tak. Bo będzie bida. Na razie będzie, nie?
Jeszcze deko. Dobra, a teraz jeszcze na następnym do góry. Jeszcze deko na dół. Dość, teraz tamten kolejny na dół. Na dół. Tak. Dobra. A tamte? Ok. Co ręcznie wrzucasz? No. Masz to rozwysadane? Mam. Mniej więcej jest. Bo mi możesz dawać z tej strony, żebym ja sobie go na siebie brał. Ten, koło którego stoisz, na pewno pójdzie na dół. Na dół. Nie, ten, tak? Tak, ten. Dobra, potem już na następnym też trzeba będzie. Dobra. Ale jest jeszcze jeden myk. Jego idea, że kurde. Dobra. No. Ten tam krańca omijamy, a tu do ściany, nie? No bo tu byłoby spokojnie, bo tu nie ma nic nam nie przeszkadza. No tak. Najlepsze jest to, czy tak to jest kurwa narysowane. Takie tam kurwa. Patrz. Zaczynamy ścielić odtąd i kończymy tu. Boże, i specjalnie. Pusta strona. Tak, bo specjalnie to przewidziałem, kurwa, nie? No. Jak byk. Tutaj też masz. Popatrz się. Zaczynamy odtąd i tu. Ja pierdolę. Dobre, no to nie jest no. No. Dobra. Mamy piętra i roboty. No, nie nagrywałeś tego, nie? Nie, no coś, tego nie nagrałem tego. Trzeba to wyciąć. No tam to no, wpierony to maś. Nic, będziemy się to układać już na bieżąco, będziemy ścielić i przestawiać. Bo nas tak naprawdę interesuje to co czwarty, nie? Bo nic się nie dzieje, że ten. Tylko co czwarty trzeba będzie. No, ten co dwa metry, nie? Tak. Tam bo te się mogą iść jak ten. Dobra. To idziemy dalej. Chyba, że to jeszcze popoziomować można. To by było. Dość. Jest. Oko. Oko, ale tu mam na dół. Tak.
Dobra. Jest. Dobra, zostawiamy to, idziemy tam na mieszkanie i tyle. Trzymaj tam. No i jedziemy na to dużo pomieszczeń, ale jeszcze zanim ten można powiertać je. No ja potrzebne są te trójnogi. I trójnogi, żebyśmy mieli. Dobra. No my se fajnie porobili, porozmierzali. Kurwa. Według projektu. Tak, jeszcze to narysowane było. Ja pierdzielę. Rozdymu się może zdarzyć. Walnął się. Jeszcze mając to narysowane. Ale jestem wszystkim najlepszy. Mając przygotowany rysunek, jeszcze żebym się majknął. Nic się nie dzieje. I takie rzeczy się przerabiało. O, o co chodzi, że tak. Pojedziemy płytami odtąd, czyli pierwszy dok dopiero mi się pół metra zaczyna, nie? A tutaj z racji tego, że już mieliśmy prefabrykowane nadproże, no to możemy śmiało dojechać tymi dokami do końca, a z wymiaru płyt wychodzi, że będzie dostawka takie 5 cm na samym końcu. Będziemy po długości, nie wiem co, deskę albo OSB, no. No i tyle. Ale nic się nie dzieje, bo akurat mamy tak, że czwarte pole trzeba będzie tylko 10 centów przesunąć do środka z tamtą stronę, ale to już będziemy robić, jak będziemy ścielić. Jeśli tego nie ścielimy, no to już nie może być. A jutro się to bije. Teraz potrzebujemy odzyskać znowu trójnogi, czyli zawiertać dwie szpilki i trójnog idzie powrotem. Aha, i jeszcze tutaj najśmieszniejsze w tym wszystkim, że to jest po prostu narysowane. Myśmy zaczęli zakładać stąd 150, a nie odtąd. Jeszcze dość, że się to narysowałem, to jeszcze. Ach, no nic. Teraz tu potrzebujemy 5, 15, 16, 17 coś. Zanim będziemy musieli gwizdnąć 2, żeby był komplet. Tu wam muszę pożyczyć od was 2 trójnogi. Czyli trzeba by było je... Tam trzeba 17. Co? No to jak coś to z boku, bo tu będziesz miał chycone, nie? No tu, jak tylko że teraz obudkę zrobił, nie? No to lepiej te, bo te będą mniej narażone, bo to się może huśtać jeszcze. Zakładamy burty od razu też? Nie, tylko od wewnątrz. Tak. Jak już będziemy sobie jechać całą chałupę dookoła, no to wtedy się to będzie na bieżąco. Dobra, no mamy. Jak tu idą pasy. No idą pasy. Tylko tak jak tu ścielimy. Ścielimy stamtąd, czyli stamtąd możemy rozmierzać. I tu wyjdzie docinka. Dobra. No już, teraz już będę wiedział. Więc. No jak musimy tu zawiertać to, ale już tu mogę rabować. Już można rabować. Dobra. Tu. Przymiary.
Dobra. Takie coś. O, teraz ustawić w tym kierunku. Będzie 30-55 gdzieś. 55. Jakie to są zakłady na tych dokach? Też dosyć spore. My zrobimy trochę gęściej to. Dobra. Tak o. Już będziemy zbierać, także najlepiej na to pora wstawiać na oko. Będziemy pracować dalej. Już się zbliża. Chata. No i ten tu przy końcu. Hashtag. Tu już będzie 30. Nie, będzie dalej 55. 40. Tu mi nie przyjdzie do końca, czyli 50 będzie 65, jak będzie 40. Dobra, tylko że jego... No, na dzisiaj kończymy już. Tak, to pokrótce jeszcze tam pokażę. Przez po czwartej. No i tak to jest 40 minut pracy i osoby. No i jutro. No jutro to całe zadeskujemy. Zaczniemy robić belki, także już trochę fajnego materiału będzie. Jak coś, no to zobaczymy.